Następny dzień upłynął jej na spłacaniu poszkodowanych. U każdego z nich znowu musiała być osobiście, nie wyłączając doktora Felczyńskiego, który pod presją swego zwierzchnika wreszcie się zgodził na polubowne załatwienie sprawy. Jednocześnie zajęła się sprzedażą biżuterii, sreber i mebli, ze względu na karkołomne tempo, w jakim musiała to zrobić oczywiście uzyskała zaledwie połowę ceny. Mieszkanie po najściu handlarza opustoszało, służbę też musiała uwolnić, przy pożegnaniu z Jandrusiawą rozpłakała się, ale cóż miała robić? W obecnych warunkach nie mogła nawet marzyć o posiadaniu własnego mieszkania. Gdy ściemniło się, kazała znieść do dorożki kilka walizek, cały swój majątek i pojechała do małego hoteliku na wspólnej, gdzie wynajęła pokoik za cztery złote dziennie. Mogłaby wprawdzie zamieszkać u kogoś z krewnych, lecz przede wszystkim musiała liczyć się z tym, że teraz po roztrąbieniu przez gazety nieszczęścia Ewarysta jego by tam na pewno nie przyjęli, a przecież o niego głównie chodziło. I w tym pokoiku będzie mu niewygodnie, ale zawsze będą razem. Najtrudniej było z wydobyciem pożyczek. Do pokrycia całości brakowało jeszcze prawie osiemnastu tysięcy, i tu znowu trzeba było udać się do rodziny. Rozpoczęła nową pielgrzymkę pokrewnych i znajomych. Niestety, prawie wszyscy wyjechali na lato. Ciotka Symieniecka siedziała w Wichsi, pani Mirska na Wołyniu, Dina w Siewyningen. U pajęckich zaś było tak krucho z gotówką, że sami szukali większej pożyczki. Wreszcie zdołała zebrać prawie dziesięć tysięcy, przy czym dwa pożyczyła od poczciwej Jędrusiowej. Większość zobowiązań pokryła, lecz przed wypłaceniem całości nie mogło być mowy o zwolnieniu Ewarysta. Wówczas przypomniała sobie jego kuzyna, Feliksa Malinowskiego. Nie było innego wyjścia i musiała jechać do Lwowa. Wskutek tego po raz drugi nie mogła skorzystać z pozwolenia widzenia się z mężem, przesłała mu tylko bieliznę i prowiant, chciała załączyć również list, lecz na to jej nie dano zgody. Trudno, myślała, tamto ważniejsze. A musiała jechać osobiście, bo chociaż mogła było to poprosić Borowicza, Mieszutkę, Dorę Żukowiecką, czy kogoś równie życzliwego i wiedziała, że nie spotkałaby się z odmową. Jednak samo proszenie wydawało się jej czymś niesmacznym. A poza tym uzyskanie tych ośmiu tysięcy od Feliksa było koniecznością, ostatnią deską ratunku. Nie wątpiła też, że potrafi go przekonać, chociaż wiedziała, że Feliks jest nieużyty i do sentymentów rodzinnych zbytnio się nie poczuwa. Po bezsennej nocy w wagonie Czuła się rozbita i tak zmęczona, że z trudem zbierała myśli. Gdy od pokojówki, która otworzyła jej drzwi, dowiedziała się, że pana profesora nie ma w domu, omal się nie rozpłakała. Ale nie wyjechał z Lwowa? Nie, proszę pani, jest na spacerze. Może pani zaczeka? Zaczekam. To proszę tu do salonu. A jak mam zameldować, gdy pan wróci? Proszę powiedzieć. Zawahała się bogna, że żona pana Ewarysta słucham panią. Bogna usiadła i rozejrzała się. Duży trzokienny salon przepełniony był meblami, szczelnie obciągniętymi pokrowcami z białego płótna, obrazy na ścianach, że randol i lampy również były pozakrywane. Wzdłuż ściany leżał zwinięty dywan. Wyglądało to na skład mebli. Nagle do pokoju wpadła niebrzydka, kilkunastoletnia panienka w krótkiej niebieskiej sukience. Jej okrągła buzia i duże piwne oczy wyrażały ciekawość i hamowaną wesołość. Pani wybaczy, że się przedstawię? odezwała się swobodnie. Jestem Kazia. Mamusia jeszcze się ubiera, a tatusiek spaceruje. Ach, jaka pani miła, nawet nie myślałam! śmiało wyciągnęła rękę do bogny i dodała. Właściwie to powinnam do pani mówić stryjenko, ale pani jest stanowczo za młoda i za ładna na tak ciężki tytuł, prawda? Bogna uśmiechnęła się blado. Nie myślałam, że pani, że jesteś taka duża. Waryst tak opowiadał o tobie jako dziecku. Panienka wydeła usta. Ach, stryj to był w zeszłym roku. Poza tym on jest tak wielki, że bez kija nie przystępuj. Może sobie pani wyobrazić, że chciał, bym go całowała w rękę. Wie pani, co mu powiedziałam? Powiedziałam tak, niech stryjek wymaga tego od przyjemskiej. Roześmiała się, lecz zaraz urwała, widocznie spostrzegszy się, że palnęła głupstwo. Bo widzi pani, on to trochę asystował tej aktorce. Swoją drogą powinna go pani trzymać mocno. Bogna pomyślała... Jeszcze o niczym nie wiedzą. Lecz w tejże chwili Kazia wypaliła. A teraz szanowny Ci siedzi. Ładna historia. Mamusia utrzymuje, że od dawna to przewidywała. Ale mamusia zawsze przewiduje dopiero wtedy, gdy się coś stanie. Dziadzio mówi, że mama to pytia. Z przekroczonym terminem. Czy coś w tym guście? Niech mi pani powie, co on właściwie przeskrobał. Przykro mi o tym mówić, kochanie. O, przepraszam Panią, bardzo przepraszam. Rzeczywiście jestem bardzo niedelikatna. To ta głupia ciekawość. Wydam się Pani teraz taką mieszczaneczką. Ja wiem, że Pani jest z arystokracji. Mama mówiła, że takiego wstydu Pani nie wytrzyma przed swoją rodziną i że to są skutki wychodzenia za mąż za byle kogo, ale to już mówiła tak na złość Tatuśkowi. Przepraszam panią, czy pani na mnie się gniewa? Nie, drogie dziecko, skądże? A może panią pocałować? Bogna przegarnęła dziewczynkę i mocno ucałowała. Uprzytomniła sobie, że za kilka miesięcy sama będzie miała dziecko. Ale pani to szkoda na żonę dla stryja, zawyrokowała Kazia. On jest taki jakiś, czy ja wiem? Drzwi otworzyły się i do pokoju weszła pełna, przysadzista blondynka. Dobrze po czterdziestce. Kreb deszynowy, różowy szlafrok ciasno opinał się na jej obfitych kształtach. Włosy miała świeżo ufryzowane, a wyraz twarzy tragiczny. – Droga pani! – zaczęła głośnym, patetycznym szeptem. – Droga pani! – Jakie to bolesne, że w takiej chwili i w takich okolicznościach dane mi jest powitać panią w moim domu? Obiema pulchnymi dłońmi ściskała rękę bogny. Takie nieszczęście, taka hańba! ciągnęła. Wprost wstydzimy się ludziom oczy pokazać, bo gdyby chociaż Felix nie afiszował się z nim tu po mieście. Wybaczy pani, dodała tonem ubocznej uwagi. Ten nieporządek, ale nie spodziewaliśmy się, pani. To ja przepraszam za mój najazd. A w jakim hotelu zatrzymała się pani? Z naciskiem zapytała pani Feliksowa. Bogna zrozumiała intencję, chciano zaznaczyć, że na gościnę w tym domu nie może liczyć. W żadnym, proszę pani, zabawię tu zaledwie kilka godzin. O trzeciej odchodzi mój pociąg do Warszawy. Jakże to możliwe, przecie można tak zdrowie stracić? Och Boże, co my cierpimy przez tych mężów, załamała ręce. Powiadam pani, że myślałam, że mnie krew zaleje za przeproszeniem. Od tego wypadku spokojnego dnia nie mam. Wprawdzie dotychczas swemu mężowi nie mogę nic takiego zarzucić. Owszem, przyzwoity człowiek, szanowany. Ale co to można, moja pani, wiedzieć? Nieprawda? Zawszeć to stryjeczni bracia. Między nami mówiąc, obieśmy popełniły mezalians. O nie, proszę pani, swojej córce za żadne skarby nie pozwolę wyjść za człowieka niezamożnego. Gdy ktoś od dzieciństwa na żaden brak skarżyć się nie może, to i później nie znęcą go frekasy. Ale, moja pani, jakże to było? Bo w gazetach zamieszczono tylko krótkie wzmianki. Bogna uśmiechnęła się smutno. Proszę mi darować, pani sama doskonale to odczuje. Jak mi przykro mówić o tej sprawie. A dużo tego zginęło? Sześćdziesiąt kilka tysięcy. Jezus Maria i wszystko przehulał? Jakie to czasy, moja pani. Myślałam, że może milion, dwa, że chciał sobie chociaż przyszłość zabezpieczyć. Ale zawsze mówiłam, że ten Ewaryst to nie jest poważny człowiek. Tak, proszę pani, to nie jest poważny człowiek. Taka hańba. Ale przepraszam może, pani droga, jeszcze bez śniadania. Dziękuję, nie jestem głodna. Jezus Maria, gdzie ja mam głowę? Kazia, Skoczno i każ przygotować śniadanie. Zaczekaj. I podać tę, wiesz, porcelanę w cętki. Czekajże. Nie potrafisz, ja sama zarządzę. Zabaw to tymczasem panią. Jeszcze trzy razy przeprosiła i wyszła, a bogna odetchnęła z ulgą. Naprzeciw niej siedziała Kazia ze smutną minką. Jacy śmieszni są ludzie starsi, odezwała się po chwili. Niech pani powie, jak się mają dzieci nie wstydzić rodziców? Bognie ścisnęło się serce. Czy i jej dziecko kiedyś tak powie? Nie. To niemożliwe. I nagle uprzytomniła sobie, że ojcem tego dziecka będzie waryst. Przed oczyma zawirowały kolorowe płatki. Zacisnęła szczęki, by nie wybuchnąć płaczem. Mnie się zdaje, mówiła Kazia, że to z biegiem lat ludzie stają się tacy niemądrzy, gruboskórni, małostkowi i dlatego są śmieszni, a pani nie jest taka. Boże, jakżebym chciała mieć taką matkę jak pani. Dziecko drogie, bognie zakręciły się łzy pod powiekami. Skądże możesz wiedzieć? Nie znamy się wcale. O, ja to czuję. A poza tym twoja matka wcale nie jest ani niemądra, ani śmieszna. Na pewno kochać ją bardzo. To nieładnie, że wmawiasz w siebie, że się za nią wstydzisz. Ja ją też kocham. Ale irytuje mnie, że ona nie widzi własnej śmieszności. A widzisz, kochasz ją. Można kochać nawet osoby bezwartościowe. Tatuś mówił, że pani kocha stryja Ewarysta. Nawet sam stryj to mówił, a ja mu wówczas prosto w oczy. Ano, to jeszcze jeden dowód, że miłość jest ślepa. Powiadam, pani, był wściekły. I nazywał mnie rozwydżoną smarkulą, i zapowiedział, że ze mnie ziółko wyrośnie. Takiego senatora robił, a tymczasem sam cudzą flotę. Tu zrobiła lewą dłonią gest. Gest zagarniania do kieszeni. Ja nigdy nie wyjdę za mąż. Brrr. W ogóle nie należy wiązać się z mężczyzną. Ot przelotny flirt. Romans. Ale bez konfidencji. Kaziu, żebyś ty wiedziała, jakie głupstwa mówisz. Dlaczego głupstwa? Że tak dotychczas nie było? To jeszcze żaden dowód. Radia i samolotów też kiedyś nie było. A gdy sobie wyobrażam, że dostanę takiego męża jak tato, stryj albo któryś z przyjaciół taty, to po prostu dostaję. Umilkła i nadstawiła uszu. W przedpokoju trzasnęły drzwi i rozległo się donośne chrząkanie. Później szmer półgłosem prowadzonej rozmowy. I do salonu wszedł Felix Malinowski. Przytył zaokrąglił się i jeszcze bardziej wyłysiał. Stanąwszy w progu, odezwał się spokojnie, ale ostro: Kaziu, proszę natychmiast iść do matki. Nie jesteś tu potrzebna. Dziewczynka zerknęła ironicznym spojrzeniem ku bognie. powiedziała, przepraszam, i wyszła. Dopiero gdy drzwi się za nią zamknęły, pan Felix przywitał się milcząco z Bogną. Prząknął donośnie, i usiadł naprzeciw z kamienną powagą w rysach. Przyjechała pani? zapytał. Przyjechałam umyślnie do pana. Pan już wie, prawda? Prosiłbym jednak o szczegóły tej strasznej historii, która odebrała mi kilka lat życia. Zmarszczył czoło. Bogna opowiedziała w krótkich słowach o tej sprawie. Tak, tak, kiwnął głową. Wina jego jest niewątpliwa. Cóż. Ale i pani, hm, ponosi odpowiedzialność. Żyliście nad stan. Na to pozwolić sobie może ktoś posiadający jakąś większą rezerwę. Ziemię, kamienicę, kapitał, tak? Należało go powstrzymać. No ale stało się. Zbezcześcił dobre nazwisko, na którym, powiadam, ani plamki nie było, najmniejszej plamki. Mnie cały Lwów zna i Kraków. Zna i szanuje. A teraz rumienić się muszą? Tak, życie nad stan. To największy wróg. I cóż pani zamierza? Oczywiście wspominała mi żona. Ma pani rozejść się z nim? Bardzo słusznie. Dowiadywałem się dyskretnie u jednego adwokata. Za takie nadużycia dostanie trzy lata jak amen w Pacierzu. Na razie o niczym nie myślę, pani Feliksie. przerwała mu bogna. Tylko o ratowaniu ewarysta. Jak to o ratowaniu? Dzięki dobroci niektórych ludzi można go uratować. Trzeba tylko wpłacić całość brakującej sumy. Ile? Sześćdziesiąt siedem tysięcy. Fiu! gwizdnął Felix. To jest poważny pieniądz. Otóż proszę pana, większość już wpłaciłam, więc jednak nie przepuścił wszystkiego. Owszem, ale miałam kawałek ziemi, za który uzyskałam czterdzieści tysięcy. Poza tym sprzedałam swoją biżuterię srebra, zaciągnęłam pożyczki. I brakuje mi jeszcze ośmiu, dziewięciu tysięcy. A mam przyrzeczenie, że Ewerest zostanie zwolniony natychmiast po wpłaceniu i że sprawa zostanie umorzona. Pan Felix zaśmiał się sztucznie. Pani jest naprawdę, proszę mi darować, lekkomyślną kobietą. Więc wyzbywa się pani wszystkiego, zaciągnęła długi i po co? Przecie, jeżeli go zwolnią, on żadnej posady i tak nie otrzyma. Szczegóż będziecie żyć? Z czego płacić długi? Bardzo chwalebne z Pani strony i szlachetne. Nie przeczę, ale nie widzę celu. To mój mąż, nie mogę go zostawić bez pomocy. Uważam to za swój obowiązek moralny. Nie uznaję obowiązków moralnych w odniesieniu do defraudantów. I ja radziłbym Pani nie pakować się w tę sprawę. Ja, bo już go na oczy nie chcę widzieć i na próg nie wpuszczę. Taką krzywdę mi zrobić. Nie przeczę, ma pan prawo najsurowiej go osądzić, chociaż jestem przekonana, że stało się to nie ze złej woli, lecz z braku rozwagi, ze słabości charakteru, z ulegania szkodliwym wpływom. Jednak mam nadzieję, że w każdym razie zechce pan przyczynić się do ratowania Ewarysta. Ja? Ja palcem nie ruszę. Zaczęła go przekonywać, używała wszystkich argumentów. Chodziło już przecie tylko o stosunkowo niewielką kwotę, ośmiu czy dziewięciu tysięcy. Pan Felix wszakże był niewzruszony. Uważam to za bezcelowe, za marnotrawstwo, powtarzał. Po długich naleganiach oświadczył. Zresztą kto mi zaręczy, że ewaryst zwróci? Ja panu ręczę? Wierzę pani, ale czy wolno zapytać z czego? Będę pracowała, Dla warysta też jakaś posada w końcu się znajdzie. Nie sądzę, ale do pani mogę mieć zaufanie. Nie rozporządzam gotówką. Hm. Co mogę, to dam. Wstał i wyszedł do sąsiedniego pokoju, a po chwili powrócił z banknotem pięciuset złotowym i z kartką papieru. Zechce pani pokwitować? Położył przed nią kartkę i pióro, pełnym imieniem i nazwiskiem. Tylko pięćset? Wyrwało się jej z ust. Nie mogę szastać majątkiem moich dzieci. Z godnością odpowiedział pan Feliks. Czasy są ciężkie, a poza tym granie warta świeczki. Z jakąż rozkoszą odsunęłaby ten świeżutki banknot i wyszła bez pożegnania? Jednak nie miała prawa tego zrobić. Podpisała zobowiązanie, obiecując sobie, że dług ten spłaci najwcześniej, nawet przed spłaceniem Jędrusiowej. Schowała pieniądze do torebki, a widząc, że Felix nie siada i stoi w pozycji wyczekującej, zerwała się. Dziękuję, panu, do widzenia. Do widzenia, pani. Wszystkich nas ten głupiec unieszczęśliwił. Życzę szczęśliwej podróży. Do widzenia. Rączki całuję. W przedpokoju mignęła jej okrągła twarzyczka kazi. Szybko zbiegła ze schodów i pieszo poszła na dworzec. Tu wypiła szklankę mleka, zjadła bułkę i uprosiwszy kelnera, by ją na czas obudził, usnęła na krześle. Nie pokrzepił jej jednak ten sen, jaki drzemka w wagonie. Przyjechała do Warszawy śmiertelnie znużona, lecz na spoczynek nie miała czasu. Najpierw wysłała Ewarystowi paczkę z żywnością. Później trzeba było szukać pieniędzy. Od swojej dawnej szwaczki pożyczyła jeszcze tysiąc. Mieszutka wreszcie wyszukał jej jakiegoś fańcyna lichwiarza, który zgodził się dać siedem tysięcy na dziesięć procent miesięcznie pod warunkiem dwóch solidnych żyr. Z zażerowaniem było już łatwiej. Profesor Schubert dał swój podpis. Drugie, że rodał Staszek Karaś. Po miesiącu gdy ciotka wróci, kalkulowała bogna, spłacę tego lichwiarza. Wreszcie wszystko było uregulowane. Jaskulski dotrzymał słowa osobiście był u ministra i uzyskał jego zgodę na umorzenie sprawy. Pani Karasiowa załatwiła rzecz w prokuraturze a Bogna sama w Ministerstwie Sprawiedliwości. W południe przyjechała do Urzędu Śledczego, mając gotowe wszystkie potrzebne papiery. W brudnym, ciasnym pokoju czekała na załatwienie ostatnich formalności. Wreszcie przeprowadzili Ewarysta. Wyobrażała sobie, że ujrzy go złamanego, zgnębionego, z nieogoloną twarzą i w zniszczonym ubraniu też gdy wszedł wyświeżony, z jakimś uśmieszkiem na ustach i z ręką w kieszeni, doznała jakby rozczarowania. Nie mogła sobie sprecyzować dlaczego, ale odczuła przykrość, dotkliwą przykrość. Ewaryst zbliżył się do niej swobodnie i przywitał się z taką miną, jakby w ogóle nic nie zaszło. Po raz pierwszy zrozumiała, że się go wstydzi. Nie mogła podnieść oczu czując na sobie spojrzenia policjantów i kilku osób, oczekujących tu jak ona. Tymczasem ewaryst musiał pokwitować odbiór zegarka, portmonetki i innych drobnych przedmiotów, przy czym żartobliwie rozmawiał z urzędnikiem, bogna zaciskała z zęby, by nie wybuchnąć płaczem. No chodźmy z tego przybytku, usłyszała nad sobą jego głos, w milczeniu schodzili po schodach, na rogu wsiedli do taksówki. Co jesteś taka smutna? zapytał. Tak, nie jestem smutna. Zmizerniałaś. Pewno bardzo niepokoiłaś się o mnie, co? Pochylił się ku niej i chciał pocałować. Lekko, ale stanowczo odsunęła go. Nie zniosłaby teraz jego pieszczoty. Przestań, powiedziała. Jesteśmy na ulicy. Więc cóż z tego? Zruszał ramionami i dodał z goryczą. Ładnie mnie witasz. Ew, zaczęła. Ew, czy ty nie rozumiesz? Czego? Że ja zbyt wiele przecierpiałam. Zaśmiał się sucho. Co ty powiesz? To paradne. Ona przecierpiała. Ja w więzieniu siedziałem. Musiałem spać na twardej pryczy. Jeść jakieś paskudztwo. Znosić najgorsze traktowanie. A teraz dowiaduję się, że to nie ja cierpiałem, tylko ona. Szofer obejrzał się i bogna szepnęła. Nie mów tak głośno. Wzruszył ramionami i umilkł. Dokąd że to jedziemy? Zapytał, gdy auto skręciło ku wspólnej. Do domu, więc zlikwidowałaś mieszkanie? Tak, zamieszkałam w małym hoteliku. Zapłaciła szoferowi i weszli na górę. Pokoik jest wprawdzie bardzo mały, powiedziała, ale i na taki obecnie nas nie stać. Klitka, orzekł. Spojrzał przez okno, z którego widać było podobne do studni podwórko. Usiadł na łóżku, próbując sprężystość materaca. Później na ceratowej kanapie i machnął ręką. Ostatecznie wygodniejsze to odpryczy. Czy nie jesteś głodny? Zapytała. Nie. Może chciałbyś się wykąpać? W korytarzu jest łazienka. Wieczorem się wykąpię. Zapalił papierosa i powiedział. Teraz będę musiał wyjść. Mam spotkać się z jednym facetem, a on zawsze bywał kleszcza między pierwszą i drugą. Gdzie? U Ukleszcza w cukierni. Mam mu to oddać. Zobacz. Nic nie rozumiesz, bo to specjalnym szyfrem pisane. Podał bognie skrawek szarego papieru, zwinięty w cienkie ruloniki. Co to jest? Gryps, ważny gryps. Czytałaś o aferze Miszczakowskiego? Nie. Jak to? Zdziwił się. Nie czytałaś o tym Miszczakowskim, co założył biuro kredytowe? Co to na dwieście tysięcy stuknęli? Ew, jak ty się wyrażasz? Ach, moja droga, czyż to nie wszystko jedno? Otóż wyobraź sobie, że siedziałem razem z tym Miszczakowskim. To jest głowa, no? Spryciarz pierwszej klasy. Niczego mu nie udowodnią. Każdziutki szczegół opracowany. Faceta już szósty raz biorą i zawsze się wykręci. Niczego mu nie udowodnią. Adwokatem mógłby zostać, cały kodeks karny i procedurę na pamięć umie. Nic mu nie zrobią, kryty jest na wszystkie boki. Mówił to z takim ożywieniem, że graniczyło to niemal z podziwem. Bogna w pierwszej chwili nie mogła się w tym zorientować, lecz stopniowo zaczął ją ogarniać przestrach. Nie poznawała ewarysta. Był to inny człowiek, a może nie inny. Może ten sam tylko odsłoniła się teraz jego prawdziwa istota? Nie, nie, to byłoby okropne. Po prostu ma słaby charakter, zbyt łatwo ulega zewnętrznym wpływom. Kilka dni spędzonych wśród zbrodniarzy odbiło się w jego niebezpiecznie przewrażliwionej psychice, ale to minie, musi minąć. Trzeba by uprzytomnił sobie potworność swego stosunku do tamtych rzeczy, Trzeba mu pomóc w otrząśnięciu się z brudnych naleciałości. Przecie wierzyła, była przekonana, że z gruntu jest dobrym chłopcem, że główną jego winą jest lekkomyślność i jakaś dziecinna chciwość życia. Reszta to złe okoliczności, warunki zewnętrzne. Trzeba go wychowywać jak dziecko. Trzeba nad nim czuwać. Taki Miszczakowski nie zginie, ciągnął Ewaryst. Gdybym go wcześniej znał. Fiu. Wiesz, że można było tak całą rzecz ułożyć i przez trzy lata niczego by mi nie udowodnili? Opowiedziałem mu wszystko. Oczy otwierałem o tak, gdy mi zaczął układać różne kombinacje. Sam miał podobną historię w jednym towarzystwie akcyjnym i nic mu nie zrobili, a rąbnął ich na przeszło sto tysięcy przerwała mu chłodno. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że mówisz rzeczy ohydne? Czy ty wiesz, że to cuchnie? Co się z tobą stało? Zachwycasz się brudem i łajdactwem? Pomyśl tylko, zastanów się chwilę. A cóż ja takiego powiedziałem? zrobił niewinną minę. Przecie nie mogłeś stracić poczucia uczciwości. Czyż nie pojmujesz, że w twoim podziwie dla tamtego łotra jest coś wstrętnego? Starała się swemu głosowi nadać brzmienie najwyższej odrazy, ton najkategoryczniejszego potępienia. Ewaryst zmieszał się, zaczerwienił się z lekka i rzucił od niechcenia. No, niczego mu nie udowodniono. I cóż z tego? Nic z tego. W każdym razie nie zachwycam się nim, a po prostu zaciekawił mnie jako typ. Ale to jest typ, który u każdego uczciwego człowieka musi wywoływać wstręt. To jest zawodowy zbrodniarz. Nie przeczę słuchaj, F. Postanowiła postawić kwestię na ostrzu noża. Słuchaj, F, ty przecie popełniłeś rzecz straszną, podłą, niecną. Zniweczyłeś swoje dobre imię, swoją karierę, skompromitowałeś własną rodzinę i mnie. Czy. czy ty rozumiesz, że każdy może cię nazwać złodziejem? Miłe rzeczy mi mówisz, przygryzł wargi. Mówię ci prawdę, okropną prawdę, bo widzę, że jej nie ogarniasz. Jednak ja jestem przeświadczona, że tak nie jest, że sam żydziesz się swego lekkomyślnego kroku że był to tylko brak zastanowienia się, jakieś chwilowe zamroczenie, że całe życie poświęcisz, by zarobić znowu na imię uczciwego człowieka, że odczuwasz ciężkie wyrzuty sumienia. Pomyśl, lew, jaka wielka przepaść dzieli cię od tego oszusta, o którym opowiadałeś. Ta przepaść to twoje sumienie, którego tamten dawno nie ma. To twój wstyd. O, gdybyś wiedział, jaką cierniową drogą musiałam odbyć, by uzyskać ten nakaz zwolnienia dla ciebie. Gdybyś wiedział, jakich słów musiałam słuchać milcząco i w pokorze, jakie obelgi znosić. Psia krew, zaklął i zerwał się z miejsca. Powiedz, od kogo pójdę i psia krew zęby powybijam. Jakim prawem? Przecież to oni mieli rację. Boże, boże. Jęknął i usiadł skulony w kącie. Bognie żywiej zabiło serce. Wpatrywała się weń pełna niepokoju i nadziei. Biedne, słabe dziecko, myślała. Cóż by się z nim stało, gdybym odeszła, gdybym teraz porzuciła go? Byłoby to okrucieństwem, byłoby zepchnięciem go ku przepaści. I nagle spostrzegła się. Po co przekonywała samą siebie o konieczności zostania zewarystem? Skoro ani przez chwilę nie myślała o odejściu. Tak, nie myślała, a przynajmniej nie myślała świadomie. Bo też nie powinna była w ogóle zastanawiać się nad taką możliwością. I niewątpliwym i wyraźnym obowiązkiem było podźwignąć go: Dać mu pomoc i oparcie moralne, rozbudzić w nim potrzebę zmazania winy. Pragnienie pracy nad własną naturą to obowiązek i wiedziała, że obowiązek ten wypełni, jak wiedziała również, że nie ledwie przechodzi to jej siły. Brała ten ciężar na siebie, a przecie nie łudziła się, że wysiłek i trud dadzą jej w najpomyślniejszym wypadku jakąkolwiek radość. Patrzyła na skulone plecy Ewarysta, na łokcie wsparte na kolanach na pochyloną głowę, patrzyła z bólem i litością, nawet z współczuciem, ale i z głuchym, dojmującym żalem, kochała tego człowieka i on tę miłość zabił. Kiedy to się stało? Kiedy przestała go kochać? I dlaczego? Jakże trudno to ustalić, jak trudno określić dokładnie. Może dopiero w tej chwili, a może wtedy, gdy stała z ojcem na wzgórzu, i myślała o swojej roli naczynia, przechowującego iskrę życia. Może wtedy, gdy Borowicz przywiózł straszną nowinę, a może tam, w brudnym, ciasnym pokoju, gdy wszedł uśmiechnięty z ręką w kieszeni. Zresztą to już było nieważne. Przestała go kochać. I oto pod czaszką zaczęły niecierpliwie budzić się refleksje, przypomnienia, dawne smutki, zwątpienia – Niedopuszczone przez dwa lata do głosu protesty, zawzięcie hamowane odczucia, którym nawet kształtu myśli zabraniała. Tłoczyły się teraz i piętrzyły, rozlewały się czernią i goryczą. Stawały się domagać, by uderzyła się w piersi i zawołała, okłamywałam siebie, z rozmysłem zamykałam oczy na pospolitość, na mierność, na nicość. Nie, nie, to nieprawda. Zacisnęła palce. Kochałam go takim, jakim był. Nie wiedziałam, że może być innym. Przecie niczego nie wmawiałam sobie. Znałam jego wady, rozumiałam własną potrzebę miłości. To nie była sugestia zmysłów. Nie myśleć o tym, byle nie myśleć. Nie ma prawa zadręczać się rozpamiętywaniem swego cierpienia, swojej wielkiej pomyłki, swego losu. Trzeba mieć dość sił dla siebie i dla niego, a przede wszystkim dla tego nowego życia, któremu da początek. Oto główny cel zapewnić temu maleństwu zdrowie fizyczne i psychiczne, stworzyć dlań możliwe warunki rozwoju, za wszelką cenę dać mu ojca, dać dom, dać rodzinę. Tego już nie odczuwała jako przygniatającego obowiązku narzuconego przez przeszłość lecz jako własne najsilniejsze pragnienie Ewaryst siedział ponury i nieruchomy policzki mu trochę obwisła, a pod oczyma zarysowały się nabrzmiałe półkola zaczęła mówić opowiadać historię tych dni tych okropnych dni nie żałowała dotkliwych słów nie przysłaniała prawdy umyślnie nie oszczędzała jego ambicji chciałaby wzmogło się w nim poczucie winy wreszcie ogarnął rozmiar krzywdy zrobionej sobie i wszystkim bliskim by zrodziła się w nim potrzeba zadośćuczynienia słuchał z wzrokiem wbitym w podłogę od czasu do czasu ściskał gwałtownie czoło w końcu rozpłakał się Aż zdziwiła się własnej obojętności nie wzruszyły jej te łzy na zimno myślała że to dobrze że powinien płakać że w tym płaczu jest skrucha i nadzieja poprawy, gdy jednak wstał i rozłożywszy ręce, zawołał. W łeb sobie palną, uśmiechnęła się ironicznie. Wiedziała, że to komedia, że to teatr, ani przez mgnienie nie uwierzyła w jego groźbę. I to jednak było pocieszające, że nareszcie zdawał się rozumieć swoje położenie. Po dłuższym milczeniu odwrócił się do okna i zapytał, więc my już nic nie mamy? Nic, odpowiedziała spokojnie. I twoja renta z Iwanówki przepadła? Oczywiście. Tak tanio sprzedałaś? Twoja część warta była co najmniej o jakieś dwadzieścia tysięcy więcej. Dziękowałam Bogu i za to, że dostałam czterdzieści. Jeszcze tydzień i byłoby za późno. To prawda, zgodził się. Ale nowo nabywca powinien dołożyć. Takie wyzyskiwanie sytuacji jest nawet przewidziane przez prawo. Można by zwrócić się do niej i spróbować. A nuż zgodzi się. Bogna nie odpowiedziała, więc zapytał. Jak sądzisz? Sądzę, że nie ma o czym mówić. Żyd kupił? Nie, pan Pochorecki. Ten wuj Borowicza? Tak, wyświadczył mi łaskę i dajmy temu spokój. Na razie trzeba myśleć o wynajęciu jakiegoś pokoju lub pokoju z kuchnią gdzieś na przedmieściu. Tutaj płaci się cztery złote dziennie, to jest bardzo dużo. Nie stać nas na to. A poza tym muszę znaleźć jakąś posadę. To, co mam, starczy zaledwie na kilka dni. Wydobyła portmonetkę z torebki i pokazała mu jej zawartość. Kilka srebrnych i kilka niklowych monet. Diabelnie mało pokiwał głową. I osiemnaście tysięcy długu, dodała. Psia krew. Cóż, ja mogę. Pójdę choćby kamienie tłuc na szosie. Hmm. Ale przecie masz takich bogatych krewnych. Oni ci nie dadzą przymierać głodem. Nawet nie wyobrażam sobie, by taka pani symieniecka mogła spokojnie patrzeć? Jakiej siostrzenica mieszka w podobnej klitce? Ale ja więcej długów robić nie mogę. Więc nie pożyczaj. Mogą po prostu pomóc. Nie, Nie liczy na to. Dlaczego? Po pierwsze słyszałeś, jak mnie przyjęła twoja rodzina. To są świnie. Wybuchnął. Nie o to chodzi. Nie chcę więcej narażać się na coś podobnego. A po drugie... Jałmużnę od nikogo nie przyjmę. Zaraz wielkie słowo jałmużna. Skrzywił się jednak, już nie wracał do tego tematu. Obiad zjedli w małej kawiarence, po czym wyprawiła Ewarysta do hotelu, a sama poszła szukać mieszkania według wynotowanych ogłoszeń. Po kilku próbach wśród Śródmieściu, gdzie żądano najmniej siedemdziesięciu złotych, a za używaność kuchni wymagano dopłaty rozpoczęła poszukiwania już wyłącznie na przedmieściach. Wybrać coś było bardzo trudno. W nowoczesnych kamienicach stawiano wysokie ceny, w starych zaś były takie warunki higieniczne, o jakich dotychczas nawet nie miała wyobrażenia. Suchnące i brudne klatki schodowe, zupełny brak łazienek, Mieszkania ciasne, nieprzewietrzane, pełne nieznośnych zapachów złej strawy i przepoconej odzieży, mydlin i jakichś kwasów. Poza tym wszędzie tłok. W dwójzbowym mieszkaniu gnieździło się po siedem i osiem osób z rodzin rzemieślniczych i drobnych urzędników. A jeszcze chciano bardziej się stłoczyć, by tylko za wynajęty pokoik dostać dwadzieścia czy trzydzieści złotych. Nic możliwego nie znalazłszy, Bogna wróciła do hotelu, lecz ku swemu zdziwieniu nie zastała Ewarysta. Czekała nań prawie godzinę. Nadszedł wreszcie i oświadczył, że był na przechadzce. Spotkałam tego idiotę Denhofa, dodał po chwili. To jest świnia. Ukłoniłam się mu dwa razy i bezczelnie udawał, że mnie nie widzi. Chciała powiedzieć, częściej cię to spotka lecz zamilczała. Miałaś słuszność, żeś nie radziła mi zadawać się z nim. Takiego magnata udaje, a mam podejrzenie, że jakimiś nieczystymi rzeczami się zajmuje. Może szpieguje? Świnia. Starała się nie słuchać, niemal każde słowo Ewarysta napełniało ją jakimś smutkiem i upokorzeniem. To, przed czym się tak długo broniła, Stawało teraz wprost przed jej oczyma, pozbawione wszelkich osłon, jaskrawe, brutalne, niewątpliwe. Zawsze był taki. Zawsze tylko ona za wszelką cenę chciała widzieć go lepszym. Ze strachu przed sobą nie przyznawała się do popełnionego błędu. A teraz, gdy objął ją i pocałował na dobranoc, musiała zacisnąć zęby, by nie krzyknąć mu w twarz. Precz, precz. Brzydzę się ciebie, gardzę tobą. Pomimo zmęczenia nie mogła zasnąć. Na wąskiej i twardej kanapce było niewygodnie. Ze stojącego o dwa kroki łóżka rozlegało się miarowe bezpieczne sapanie człowieka, którego kiedyś, kiedyś nieskończenie dawno kochała, który miał być ojcem jej dziecka, człowieka słabego i miernego którego musiała dla tego dziecka chociażby, jeżeli nie przez pamięć dawnego uczucia, ratować, osłaniać, nie dać mu stoczyć się w dół. Bo czyż i na mnie nie spada część winy, myślała, jednak nie umiałam stworzyć takiego domu, w którym znalazłby szczęście, jednak nie potrafiłam o tyle z nim się zżyć, by stać się jego powiernikiem, by w porę ustrzec go przed złym krokiem. Nie przywiązałam go dość silnie. I z kolei przychodziła druga myśl. Kto wie, może gdyby mnie nie spotkał, znalazłby inną, lepszą, bardziej odpowiednią żonę? Może nie rozbudziłaby się w nim nadmierna ambicja i ta chęciu życia? Tak czy owak jedno wiedziała na pewno. Nie wolno jej odejść od niego, nie wolno go zostawić. Życie z nim pod jednym dachem będzie wprawdzie równało się rezygnacji z prawa do szczęścia, ale któż powiedział, że ona zasłużyła sobie na takie prawo? I tak miała przez szereg miesięcy złudzenie szczęścia. A zresztą dzisiaj jest ważne tylko to, by maleństwo, które się urodzi, nie przyszło na świat od razu z przekleństwem rodziców, by dać mu jeżeli nie ciepło, nie rodzinę, nie dom. To przynajmniej pozór ciepła i domu. Więc grać, udawać, skazać samą siebie na dożywotnią komedię? A jakież miała inne wyjście? Oczywiście nic łatwiejszego, jak zaraz jutro powiedzieć Awarystowi. Zrobiłam co mogłam, wydobyłam cię z więzienia, ale żoną twoją nadal nie mogę zostać. Nie chcę rumienić się za ciebie, nie chcę byś kompromitował mnie, a poza tym nie kocham cię wcale, brzydzę się tobą i moralnie, i fizycznie. Zostaw mnie w spokoju i rób co chcesz. Nic łatwiejszego. Ale jakież to byłoby okrutne, jakie nielitościwe, jakie egoistyczne i nędzne. Równałoby się to popchnięciu go w dół, odebraniu mojego jedynego impulsu który może go podźwignąć, wyparciu się człowieka w najgorszym nieszczęściu. I co później mogłabym powiedzieć dziecku? Twój ojciec był słaby i złamany, popełnił błąd, zaszczuli go za to ludzie, a ja go porzuciłam, gdyż przestałam go kochać. Tak, tak musiałaby powiedzieć, bo to byłaby prawda. Bogna otarła łzy i objąwszy siebie w pasie rękami, zacisnęła je miękko i czule. Nie, złoto moje, życie moje, nie bój się, nie bój. Wszystko dla ciebie poświęcę, wszystkiego się wyrzeknę, wszystko przecierpię. W tobie moja nagroda, w tobie radość i szczęście. Zobaczysz, zacznę pracować i ojciec swój wróci do pracy, ludzie zapomną, przebaczą, przyjdziesz na świat, a świat cały będzie się do ciebie uśmiechał, dzieciątko, ty moje najsłodsze i żadnej krzywdy życie ci nie zrobi, ty będziesz jasne i piękne i szczęśliwe, prawda, dzieciątko moje, prawda? I łzy znowu zalewały policzki bogne, łzy cierpienia i radości, łzy rozpaczy i nadziei. Płakała cicho i w małym pokoiku słychać było tylko miarowe, bezpieczne sapanie śpiącego ewarysta.